To rozdział 8. Kielich cierpienia. Nasz pociąg przyjechał do Amsterdamu zgodnie z rozkładem. Wysiadłem wraz z całym tłumem w ciągle jeszcze skrzypiących spodniach sztruksowych, ale z walizką znacznie lżejszą niż w drodze do Warszawy. Nie pojechałem od razu do Witte. Najpierw padłem odwiedzić państwa Westrów w ich nowym domu w Amsterdamie. Budynek był przepiękny, z brunatnej cegły, położony przy trzypasmowie ulicy przebiegającej w pobliżu rzeki. Stał przed nim nowy, jasno-niebieski Volkswagen, o którym pisał mi już pan Westra. Postawiłem walizkę na chodniku i próbowałem otworzyć drzwi samochodu. No, synu, jak ci się podoba? Odwróciłem się. Przede mną stał uśmiechnięty pan Westra, a zabrał mnie na krótką przejażdżkę wzdłuż wybrzeża. Już dosyć rozrywek, powiedział. Musisz opowiedzieć nam o podróży do Polski. Przez resztę wieczoru opowiadałem więc Westrom wrażenia z Polski. Powiedziałem im też o zdaniu z Biblii, na które natrafiłem w tak niezwykły sposób. Ale jak ja mogę próbować cokolwiek umacniać? Zapytałem. Czy ja sam mam jakąś moc? Pan Westra potrząsnął głową. Zgadzał się ze mną, że jeden, samotny Holender, nie może zaspokoić potrzeb, które im właśnie opisałem. Ale pani Westra zrozumiała. Nie masz żadnej siły? Zapytała. Ale czy nie pamiętasz, że właśnie wtedy, kiedy jesteśmy najsłabsi, Bóg może się nami najlepiej posługiwać? Wyobraź sobie, że to nie ty, ale Duch Święty chciałby zacząć działać za żelazną kurtyną. A ty mówisz o sile. Witta oczekiwała mnie miła niespodzianka. Przez cały wieczór zachodzili sąsiedzi z pytaniami, jakie zadawaliśmy wszyscy w 1955 roku, kiedy podróże za żelazną kurtynę dopiero się zaczynały i kraj komunistyczny okrywał jeszcze mrok tajemnicy. Ale w końcu chodaki ostatniego gościa zadudniły na naszym mostku i można było iść spać. Przeciągnąłem się, chwyciłem prawie pustą walizkę i ruszyłem za Corneliusem na drabinę prowadzącą do naszego pokoiku na strychu. — Zaczekaj chwilę — powiedziała Geltie. — Chcielibyśmy ci coś pokazać. Zszedłem z drabiny i ruszyłem za Geltie do pokoiku, w którym kiedyś mieli sypialnię rodzice. Był to pokoik pełen wspomnień. Wychudłe ciało Basa pod kocem. Mama w czasie ostatnich miesięcy okupacji zbyt słaba, by mogła unieść głowę z tej poduszki. Ponieważ skończyliśmy przygotowywać nowy pokój dla taty nad szopą, mówiła Geltie, zdecydowaliśmy, że ten oddamy ci na kwaterę główną. Nie mogłem złapać oddechu z wrażenia. W najśmielszych marzeniach nie myślałem o własnym pokoju. Wiedziałem, jak wielką ofiarą dla Ariego i Geltie, zajmujących tak mały domek, musi być ten dar. Dopóki się nie ożenisz, grzmiał tata z pokoju stołowego. Coraz częściej robił uwagi na temat swego 27-letniego syna kawalera. Tylko dopóki się nie ożenisz. W końcu wróciła mi zdolność mówienia. Własny pokój. Tej nocy, kiedy cała rodzina poszła już spać, zamknąłem moje drzwi i obszedłem mój pokój, dotykając moich mebli. Boże, dziękuję ci za krzesło. Dziękuję ci za biurko. Zrobię sobie stół. Postawię go tutaj i będę spędzał całe godziny w moim pokoju, czytając, pracując, planując. Nie minął jeszcze tydzień od mojego powrotu, a już zaczęły napływać zaproszenia. Kościoły, kluby, stowarzyszenia, szkoły, wszyscy chcieli się czegoś dowiedzieć o życiu za żelazną kurtyną. Przyjmowałem wszystkie. Po części dlatego, że potrzebowałem pieniędzy, jakie mi oferowano. Ale miałem też ważniejszy powód. Czułem jakoś, że za sprawą tych wystąpień dowiem się, co mam robić dalej. I rzeczywiście tak się stało. Pewien kościół w Harlemie, gdzie zorganizowano ze mną spotkanie, rozwiesił w całym mieście afisze zapowiadając, że będę mówił na temat życie chrześcijan za żelazną kurtyną. Nigdy bym się czegoś takiego nie podjął, mając ze sobą doświadczenie tylko z 3-tygodniowego pobytu w jednym mieście. Ale przynajmniej afisze przyciągnęły tłumy i sala była pełna. I przyciągnęły kogoś jeszcze. Grupę komunistów. Poznałem ich od razu. Niektórzy byli ze mną na festiwalu i pomyślałem sobie, że zapowiada się ciężka dyskusja. Jednak ku mojemu zdziwieniu żaden z nich nie odezwał się ani podczas mojej wypowiedzi, ani też nie zadał choćby jednego pytania. Później podeszła do mnie jedna z kobiet, szefowa delegacji holenderskiej w Warszawie. Nie podobało mi się to, co pan mówił, powiedziała. Przykro mi. Od początku nie miałem złudzeń, że będzie się to pani podobało.
Mówił pan tylko o jednej stronie komunizmu, odparła. Po prostu za mało pan widział. Powinien pan więcej podróżować, zobaczyć więcej krajów, poznać więcej przywódców. Nic nie odpowiedziałem. Do czego ona zmierza? Innymi słowy, powinien pan jeszcze raz gdzieś pojechać i właśnie to chciałam panu zaproponować. Wstrzymałem oddech. Zlecono mi wybór 15 osób z Holandii na wycieczkę do Czechosłowacji. Pojadą tam na 4 tygodnie. Mają to być studenci, profesorowie, pracownicy zatrudnieni w środkach masowego przekazu i chcielibyśmy mieć też przedstawiciela kościołów. Czy nie chciałby pan pojechać? Czy była w tym ręka Boga? Czy w ten sposób otwierały się teraz przede mną kolejne drzwi prowadzące do realizacji jego planu? Postanowiłem jeszcze raz przedłużyć mu tę sprawę, pytając o pieniądze. Panie, jeśli chcesz, żebym pojechał, pomyślałem w krótkiej modlitwie, będziesz musiał dać na to środki. Dziękuję, powiedziałem głośno, ale zupełnie mnie nie stać na taką wycieczkę. Bardzo mi przykro. I zabrałem się za pakowanie zdjęć przywiezionych z Warszawy. Czułem, że ta kobieta dalej na mnie patrzy. No cóż, powiedziała, myślę, że dałoby się coś z tym zrobić. Spojrzałem na nią. Co pani ma na myśli? Sprawę kosztów. Dla pana wycieczka będzie bezpłatna. W ten sposób zaczęła się moja druga podróż za żelazną kurtynę. Przypominała wyjazd do Polski z tą jednak różnicą, że grupa była mniejsza i miałam o wiele więcej problemów z wyrwaniem się na samotną eskapadę. Cały czas zastanawiałem się, co Bóg będzie chciał pokazać mi w Czechosłowacji. Pod koniec 4 tygodni poznałam odpowiedź. Wszędzie mówiono nam o wolności religijnej, jaką cieszą się ludzie pod władzą komunizmu. Tutaj, w Czechosłowacji, jak przekazywał nam przewodnik, istnieje nawet grupa uczonych, finansowana przez państwo, która właśnie ukończyła nowe tłumaczenie Biblii, a teraz pracuje nad słownikiem biblijnym. Bardzo chciałbym się z nimi zobaczyć, powiedziałem. Tego popołudnia zabrano mnie więc do wielkiego budynku biurowego w samym sercu Pragi. Był to ośrodek międzykościelny, siedziba władz wszystkich kościołów protestanckich Czechosłowacji. Przede wszystkim zdumiałem się ogromem środków, na jakie mogą sobie tutaj pozwolić. Oprowadzono mnie po wielu gabinetach, w których czarno ubrani panowie o uczonym wyglądzie siedzieli nad grubymi tomami i stertami papierów. To są właśnie ludzie, powiedziano mi, pracujący nad nowym tłumaczeniem. Wszystko to robiło na mnie ogromne wrażenie, jednak stopniowo zaczęły wychodzić na jaw różne zabawne fakty. Spytałem, czy mogą zobaczyć jakiś egzemplarz nowego tłumaczenia i pokazano mi opasły, bardzo sfatygowany rękopis. Czy to znaczy, że tłumaczenie nie zostało jeszcze opublikowane? Zapytałem. Nie, powiedział jeden z uczonych. Pomyślałem, że ma smutny wyraz twarzy. Jest już gotowe od czasu wojny, ale... Spojrzał na kierowniczkę wycieczki i urwał. A co ze słownikiem biblijnym? Czy jest już gotowy? Prawie. Ale po co słownik biblijny, kiedy nie ma Biblii? Czy istnieją wcześniejsze tłumaczenia? Uczony spojrzał znowu na kierowniczkę, jakby zastanawiając się, ile może powiedzieć. Nie, wyrzucił z siebie w końcu. Nie, to bardzo trudne. Bardzo trudno u nas dzisiaj o Biblię. Kierowniczka uznała rozmowę za skończoną. Uprzejmie wyprowadzono mnie z budynku, nie dając szansy na zadanie kolejnych pytań. Ale ja już przejrzałem fortel. Zamiast bezpośrednio atakować religię tego pobożnego narodu, nowy ustrój postawił na grę we frustrację. Finansował nowe tłumaczenia Biblii, ale nie dopuścił do opublikowania go. Finansował słownik biblijny, tylko że nie było Biblii, której mógłby towarzyszyć. Następnego dnia poprosiłem przewodnika o zaprowadzenie mnie do księgarni międzywyznaniowej, mieszczącej się na ulicy Jugmanowej 9. Postanowiłem sam sprawdzić, jak trudno jest dostać Biblię. Sklep był dobrze zaopatrzony w płyty, pocztówki, obrazy, posążki, krzyże, książki na tematy mniej lub bardziej związane z religią. Każdy podobny sklep w Holandii miałby osobny dział poświęcony różnym wydaniom Pisma Świętego. Czy mógłbym obejrzeć kieszonkowe wydanie Biblii? Zapytałem sprzedawczynię. Odkryłem już, że znając angielski i niemiecki, rzadko napotykam kłopoty z porozumieniem się. Sprzedawczyni potrząsnęła głową. Niestety, proszę pana, w tej chwili nie mamy. Czy mógłbym w takim razie zobaczyć zwykłe wydanie? Ale tego też chyba chwilowo nie mieli. Proszę pani, powiedziałem, przyjechałem tutaj aż z Holandii, żeby zobaczyć, jak wiedzie się kościołowi w Czechosłowacji.
Czy chce mi pani powiedzieć, że w największej księgarni religijnej w kraju nie ma ani jednej Biblii? Sprzedawczyni przeprosiła na chwilę i zniknęła na zapleczu. Usłyszałem szybką i nieco podniesionym tonem prowadzoną rozmowę, a potem szelest papieru. W końcu pojawił się sam kierownik sklepu, niosąc paczkę owiniętą już w brązowy papier. Bardzo proszę, podał mi ją. Podziękowałem. To przez to nowe tłumaczenie tak trudno o Biblię, powiedział. Dopóki nie zostanie opublikowane, Biblii po prostu się nie wydaje. Nadszedł ostatni dzień wycieczki. Przygotowano dla nas na ten dzień bogaty program. Mieliśmy wyjechać z Pragi na zwiedzanie wzorcowo prowadzonych spółdzielni rolnych. Później powrót na kolację, konferencja prasowa i pożegnanie. Wytrzymałbym jakoś to wszystko przez grzeczność, gdyby nie jedno. Była akurat niedziela i ostatni dzień, w którym mogłem spotkać wierzących bez opiekuńczej obecności przewodnika. Od wielu dni planowałem ucieczkę. Zauważyłem, że tylne drzwi naszego autokaru są wypaczone i nawet po zamknięciu zostaje w nich prawie półmetrowa szpara. Jeżeli wciągnę brzuch... Kiedy ostatniego dnia autokar wyruszył spod hotelu, siedziałem na ostatnim miejscu. Na każdych światłach szykowałem się do skoku, ale zbyt wiele osób zwracało się do tyłu, podziwiając miasto. W końcu nadarzyła się okazja w momencie, gdy wszystkie głowy wyciągnięte do przodu wpatrywały się w pomnik jakiegoś jeźdźca. Nigdy nie dowiedziałem się, kto to był, bo w chwili, kiedy przewodnik zaczął o nim mówić, wciągnąłem brzuch, przecisnąłem się przez szparę i zeskoczyłem na ulicę. Byłem sam w Pradze. Pół godziny później stałem w przeciągu kościoła, który zauważyłem podczas poprzedniej wycieczki po mieście. Obserwowałem wchodzących. Najbardziej interesowało mnie, jak może funkcjonować kościół bez Biblii. Ludzie przychodzili ze śpiewnikami, rzadzi z Bibliami, ale intrygowało mnie jedno. Niektórzy z nich mieli ze sobą zeszyty. Po co? Zaczęło się nabożeństwo. Usiadłem z tyłu i natychmiast zauważyłem coś zaskakującego. Wyglądało na to, że wszyscy są tu dalekowidzami. Posiadacze śpiewników trzymali je wysoko przed sobą, na odległość wyciągniętego ramienia. Podobnie zachowywali się posiadacze zeszytów. Chwilę potem zrozumiałem. Ludzie mający książki dzielili się z tymi, którzy ich nie mieli. W zeszytach przepisane były nuta po nucie, słowo po słowie, ulubione pieśni tego kościoła. Podobnie przedstawiała się sprawa z Bibliami. Kiedy duchowny zapowiedział, który fragment będzie omawiany, właściciele Biblii odnajdywali go i trzymali książki wysoko przed sobą, aby stojący wokół mogli śledzić tekst. Kiedy patrzyłem na tych ludzi, garnących się aż tak do Pisma Świętego, moja ręka odruchowo zacisnęła się na trzymanej w kieszeni płaszcza holenderskiej Biblii. Zawsze uważałem za oczywiste swoje prawo do posiadania tej księgi. Pomyślałem, że odtąd za każdym razem, kiedy będę po nią sięgał, przypomni mi się stojąca teraz przede mną babuleńka, spięta niemal na palcach, aby, zezując, dojrzeć słowa Biblii trzymanej wysoko w rękach jej syna. Po nabożeństwie przedstawiłem się pastorowi. Kiedy wspomniałem, że przyjechałem z Holandii specjalnie po to, by spotkać się z chrześcijanami w tym kraju, był bardzo wzruszony. Słyszałem, powiedział mi, że Czechosłowacja ma otworzyć granice. Nie wierzyłem w to. Od czasu wojny byliśmy prawie... Tu rozejrzał się wokoło, jak w więzieniu. Musi pan koniecznie przyjść i porozmawiać ze mną. Poszliśmy razem do jego mieszkania. Dopiero później dowiedziałem się, jak niebezpieczny to był krok dla niego w owym czasie, w Czechosłowacji w roku 1955. Opowiedział mi wtedy, że rząd dąży do przejęcia całkowitej kontroli nad kościołem. To władze decydują o tym, kto może studiować teologię, wybierając wyłącznie kandydatów popierających ustrój. Poza tym, co 2 miesiące każdy duchowny musi przedłużyć swoje pozwolenie na sprawowanie funkcji. Jednemu z jego przyjaciół odmówiono ostatnio przedłużenia, bez żadnego wyjaśnienia. Każde kazanie ma być napisane wcześniej i zatwierdzone przez władzę. Każdy kościół musi uzgadniać z władzami nominacje swoich biskupów. Tego właśnie tygodnia w Brnie odbywa się proces 5 duchownych, których nominacje nie zostały uzgodnione z władzami komunistycznymi. Zbliżał się czas drugiego nabożeństwa. Czy nie zechciałby brat pójść i powiedzieć kilka słów na nabożeństwie? Zapytał nagle pastor. Czy to możliwe? Czy naprawdę mógłbym tam wygłosić kazanie? Nie, nie użyłem słowa kazanie. Trzeba bardzo uważać na słowa.
Jako obcokrajowiec nie może brat wygłaszać kazań, ale może brat przekazać nam pozdrowienia z Holandii. A jeśli brat zechce, uśmiechnął się mój przyjaciel, może brat przekazać nam też pozdrowienia od Boga. Moim tłumaczem był student medycyny, miał na imię Antonin. Najpierw przekazałem pozdrowienia od chrześcijan z Holandii i Zachodu. To zajęło parę minut, a potem przez pół godziny przekazywałem zebranym pozdrowienia od Jezusa Chrystusa. Wypadło to tak dobrze, że Antoni zaproponował, abyśmy spróbowali tego samego w innym kościele. W sumie tamtego dnia wygłosiłem 4 kazania i odwiedziłem 5 różnych kościołów. Każdy z nich pozostał mi w pamięci, ale szczególnie ten ostatni, bo tam właśnie dostałem kielich cierpienia. Była 7 wieczorem, ciemno już, listopad. Wiedziałem, że o tej porze moja wycieczka na pewno się o mnie niepokoiła. Najwyższy czas próbować ich odnaleźć. Ale właśnie kiedy o tym myślałem, Antoni zapytał mnie, czy nie mógłbym odwiedzić jeszcze jednego kościoła, który, jak sądził, szczególnie potrzebowałby odwiedzin kogoś takiego jak ja. Raz jeszcze przejechaliśmy całą Pragę, aby dotrzeć do małego położonego na uboczu kościoła morawskiego. Byłem zdumiony liczbą zebranych, a zwłaszcza młodych ludzi. Musiało być tam około 40 osób w wieku od 18 do 25 lat. Przekazałem pozdrowienia, a potem odpowiadałem na pytania. Czy będąc chrześcijaninem w Holandii można dostać dobrą pracę? Czy ktoś donosi na nas do władz, kiedy pójdziemy do kościoła? Czy można chodzić do kościoła i być przyjętym na dobry uniwersytet? Wiesz, powiedział mi Antonin, być teraz chrześcijaninem w Czechosłowacji uważane jest za bardzo niepatriotyczne. Niektórzy z tych ludzi byli źle traktowani w pracy, wielu nie mogło zdobyć wykształcenia i dlatego właśnie powiedział, odbierając pudełeczko z rąk stojącego obok chłopca, chcą ci to ofiarować. Chłopak mówił coś do mnie bardzo poważnie po czesku. Zabierz to ze sobą do Holandii, tłumaczył Antonin, a kiedy ludzie zapytają cię, co to jest, opowiedz im o nas i przypomnij im, że my też należymy do tego samego ciała, Chrystusa, i że cierpimy. Wziąłem pudełeczko i otworzyłem je. W środku był srebrny znaczek do noszenia w klapie. Miał kształt małego pucharka. Widziałem już taki sam u kilku młodych ludzi i zastanawiałem się, co to może oznaczać. Antonin przypinał mi go do kurtki. To symbol kościoła w Czechosłowacji. Nazywamy go kielichem cierpienia. Kiedy Antoni pożegnał się ze mną pod hotelem, jeszcze raz zastanowiłem się nad usłyszanymi słowami. Zdałem sobie sprawę z tego, że my w Holandii jesteśmy na równi z chrześcijanami w Czechosłowacji, odizolowani od wydarzeń naprawdę mających miejsce we współczesnej historii Kościoła. Kielich cierpienia był symbolem rzeczywistości, którą powinniśmy się włączyć. Na razie jednak musiałem zmierzyć się z inną rzeczywistością. Jak mam znaleźć moją grupę? Nie było ich w hotelu i nikt tutaj nie wiedział, gdzie miała się odbyć pożegnalna kolacja. Poszedłem do restauracji, której często jadaliśmy. Nie, proszę pana, grupa z Holandii dzisiaj tu nie jadła. Czy mógłbym jeszcze o tej porze dostać kanapkę? Oczywiście, proszę pana. Ugryzłem kęs kanapki, gdy nagle otworzyły się drzwi i weszła kierowniczka grupy. Obrzuciła salę szybkim spojrzeniem. Zauważyła i mnie. Ramiona opadły jej wraz z mym wolnym westchnieniem ulgi, ale już po chwili miała twarz zaczerwienioną z gniewu. Dosłownie podbiegła do mojego stolika, rzuciła kelnerowi rachunek i wskazała mi drzwi szybkim ruchem głowy. Widać było, że woli się nie odzywać, bo mogłaby nie zapanować nad słowami. Na zewnątrz czekała przy krawężniku czarna, rządowa limuzyna z włączonym silnikiem i mężczyzną za kierownicą, wyglądającym mało sympatycznie. Wysiadł, kiedy podeszliśmy. Otworzył nam drzwi, a potem zamknął je za nami. Dokąd mnie wiozą? Przypominając sobie hollywoodzkie wersje podobnych scen, próbowałem obserwować, którędy jedziemy. Kiedy tak patrzyłem, dotarł do mnie komizm sytuacji. Jechaliśmy bowiem do hotelu. Tuż przedtem, zanim samochód się zatrzymał, kierowniczka odezwała się po raz pierwszy. Zatrzymał pan grupę na pół dnia. Dzwoniliśmy po wszystkich szpitalach, po wszystkich posterunkach. W końcu zadzwoniliśmy do kostnicy. Niestety nawet tam pana nie było. Gdzie się pan podziewał? Och, odłączyłem się, powiedziałem. Chodziłem trochę. Naprawdę mi przykro, że sprawiłem tyle kłopotu. No cóż, chcę panu oficjalnie zakomunikować, że odtąd nie będzie pan już tu mile widziany. Sam pan zobaczy,
jeśli będzie pan próbował znowu przyjechać do tego kraju. I rzeczywiście, rok później złożyłem wniosek o wizę do Czechosłowacji i zostałem załatwiony odmownie. Próbowałem jeszcze raz po 2 latach, ale znowu mi odmówiono. Dopiero 5 lat później mogłem ponownie przyjechać do tego pięknego kraju, a w ciągu tych lat zetknąłem się z takim prześladowaniem chrześcijan, że Czechosłowacja wydawała się przy nich ostoją wolności.